Halo? Halo, halo? Laponia? Laponia, zgłoś się! Elfy, słyszycie mnie? Coś podregulować trzeba, bo zasypało dzisiaj magiczny pierścień. O, jesteście! Witajcie, kochane! Wiecie, jestem w tym Muzeum Narodowym we Wrocławiu, o którym opowiadaliśmy sobie w Laponii. Co? Dzieci? Witajcie, kochane! Razem z elfami zapraszam was na spacer, podczas którego zobaczycie, jak mnie pokazano na starych obrazach. Popatrzcie, znalazłem obraz z XV wieku i jestem na nim namalowany, ale pewnie nikt z was mnie nie rozpozna. Bo to ja. Jestem pokazany w stroju biskupa, z pastorałem i z mitrą na głowie. Tak kiedyś wyglądałem, tak się ubierałem. Zobaczcie, na tym obrazie, który zdobi ołtarz z XV wieku, też jestem pokazany. Ale o czym zapomnieli? O pastorale. Ale Mikołaj wybaczy to artystom, bo zobaczcie, nie żałowali złota. Całe tło zrobili ze złota. Co prawda oszczędzali. Złoto jest takie cieniutkie, że księżyc w dzień można zobaczyć. No ale jest. Mają tutaj też rzeźbę, na której jestem pokazany. No, ale przyjrzyjcie się. Kto to słyszał, żeby tak marszczyć świętego Mikołaja? Jakby nie wiedzieli, że ja, jak się kąpię na wiosnę, to zawsze w kozim mleku i jestem gładziutki jak dzidziuś. No, ale kawały złota trzy pokazali. To ma przypominać, że spełniam dobre uczynki. A przede mną mnóstwo dobrych uczynków, bo zaraz będę was odwiedzał. Tylko muszę poprosić Rudolfa, żeby chciał odlecieć z tego krzywego dachu, który jest w muzeum. Mam coś dla niego, chyba muszę sprawdzić, bo wiecie, on już siana to nie chce jeść. Co ja tu mam jeszcze we worku dla Rudolfa? No, jabłuszka, którymi się zajada. Na pewno do was dotrę.